Sieć onkologiczna w swoim zamierzeniu koncentruje się raczej na leczeniu i na diagnostyce, w mniejszym stopniu na prewencji. Tym niemniej, jak to dzisiaj usłyszeliśmy w czasie ostatniego panelu, wiele działań prewencyjnych uległo głębokiemu zaburzeniu, bo na przykład nie mamy poradni, które starają się przekonać Polaków do zaprzestania palenia, czy pomóc im rzucić palenie. Z drugiej strony musimy przeorganizować system badań przesiewowych, tak żeby on był skuteczny, żeby większa była zgłaszalność pacjentów. Tutaj lokalizacja tego typu usług, czy ich wsparcie, koordynacja przez placówki sieci onkologicznej, przez wojewódzkie ośrodki koordynujące może się okazać bardzo, bardzo pomocna.